pokonają ponad 1500 km na rowerach dla niepełnosprawnej Asi. Ekipa trzech rowerzystów z Kielc wyruszyła dziś z Olsztyna do Elbląga, gdzie swój start ma trasa rowerowa Green Velo. Pomysłodawcą i szefem ekipy jest świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik. Chcieliśmy tym zachęcić innych też, żeby taką akcję podjąć. Jeżeli nie potrzeba, przejdziemy jeszcze raz. Ale to też chcemy, żeby to nie była tylko taka jazda dla jazdy, bo takich wypraw już wiele mamy za sobą. Pierwszy raz jedziemy w konkretnym celu. Głównym celem ponad 1500 wyprawy jest rower tandem dla niepełnosprawnej dziewczynki. Doszliśmy do wniosku, że trzeba jechać, swój wysiłek i trud przelać na pomoc innym. W tym wypadku akurat dzieciom niepełnosprawnym. Asia, ale w zamiarze mamy też pomagać innym. Warto się ruszać, warto jeździć, warto zwiedzać Polskę. Polska jest pięknym krajem, nie musimy jeździć za granicę, żeby być szczęśliwym i naprawdę spędzić miło wakacje. 1500 kilometrów, nie przeraża to pana? Mam być szczery? Boję się.